Hej, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Darkest Dungeon. Mam nadzieję, że dzisiejszy uda się troszkę bardziej niż ostatni. I cóż my tu mamy? Wysłaliśmy naszą tutaj healerkę, powiedzmy, do karczmy, żeby się tam troszkę zajęła się hazardem. No i cóż, i tu już widzę, że mamy jakichś kolejnych herosów, tak to nazwijmy. Zobaczmy, co ty masz tutaj ciekawego, jakieś fajne nowe skille, jakieś bajerki, zobaczmy, co ty masz. Jesteś takim, tutaj widzę, jest takim wybitnie, powiedzmy, w sensie wybitnie z przodu stoi, jako pierwsza musi stać, czyli na przykład zamiast tego Reynolda by było, tutaj widzę, kolega może stać. Obaj mogą stać na drugim miejscu. Ten ma ten fajny obszarowy. Weźmiemy tego. I weźmiemy... Myślę, że to, bo ten skill strasznie mi jakoś tak strasznie kusi. Szczególnie, że ten bleed 3 punkty na rundę jest fajny. To która ta? Tak, to ta. Weźmy sobie... Weźmy, no właśnie, weźmy sobie tą. Super. Myślę, że Reynolda i naszego Plug Doktora. A przynajmniej Reyno. Niedobrze, moi mili państwo. Niedobrze. Chcemy transept. Tutaj chcemy jeszcze jedno. Co? To kostną rudę. A jeżeli ja chcę tu jeszcze, to co? Penance Hall. Co mi to da? Treatment costs. Dobra. O, number of slots. Pięknie. Number of slots. Wrzućmy tutaj Reynolda na szybkości. I by wypadało jeszcze tego. Wrzućmy tutaj. Dlaczego by nie? Blitz for my sins. Moje ciało krwawi za moje grzechy. No, koleś masz przerąbane. Okej, okay, i ta pani będzie tutaj Neuville, Secure Hellion. Będzie z przodu zdecydowanie, jako pierwsza, jako drugi. Ten będzie jako trzeci oczywiście i ona oby... Niedobrze, ona jako z ostatnich, z ostatniego miejsca, ona nic... Tym zaatakuje z ostatniego. I tym, Blight. O, to było całkiem w sumie niezłe, gdyby Blight to nakładała. Nie głupie, aczkolwiek jeszcze jednego herosa zobaczmy. Nie, myślę, że po prostu... Czy ona ma jakieś obszarowe? No ma obszarowy. Jestem ciekawy, kto po prostu będzie lepiej... Nie, ona będzie jako pierwsza zdecydowanie. Dobra, spróbujemy Percy. Percy spróbujemy jako ostatnią. Okej, dobra, no i lećmy. Troszkę mało golda niestety, jak przegraliśmy ten ostatni. Spróbujmy na shorta. Spróbujmy na to pójść. I spróbujmy tak. Raz. Tak, o tobie mówiłem, że ty idziesz z nami tutaj jako drugi. Tak. Jako drugi, jako trzeci i ty. Dobra, nie zawiedźcie mnie. Dobra. Nauczeni doświadczeniem. Weźmy sobie... Weźmy to. O Jezu, całego golda wydam. Słuchajcie, patrzcie, co się dzieje. Ojej. Za dużo na ulepszenia tam wydałem. A, nie patrzyłem na golda kompletnie. Błąd. Błąd, spory błąd. Teraz tak, jedzenie. Pochodnie. Jedną pochodnie. Jedno żarło. Dwa żarła. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, nie ma co zwlekać, nie ma co tutaj się bawić, obawiać. Lecimy. Ach. Ruins. Okej. Okay. Tam ruinki. Popatrzmy na mapę. Okej. 3, 6 pomieszczeń. To patrzę, to tak jest średnio. Ostatnio chyba też tyle było. I teraz tak. Ty masz 26 hapsa, to 33. Ty będziesz otwierał nam wszystkie skrzynki temu podobne. Fajnie zaczynamy, bo nie trzeba się cofać ani nic z tych rzeczy takich robić. Zobacz. No, pięknie. Jestem za. Zobacz i to, The Sucky's Empty. No lepiej niż jakaś klątwa, prawda? Jakoś stres nakładają sobie. Okej, pierwsza walka. Szkoda, oni
Nie, średnio muszę przyznać. Okej, okay, dobra. I wszystkich. No pięknie, 4-5-4, naprawdę ślicznie. Okej, okay, ty możesz zaatakować tym dwóch, tym jednego, ale Blida nałożyć. Dobra, obszarowe zawsze są spoko. No właśnie, pięknie. Pięknie. Czy ty masz jakiś obszarowy fajny? Ten jest obszarowy i to na pierwsze dwa. Ślicznie. Ale coś słabo. Bo to miało nałożyć coś, nie? Okej, okay, ale ty również masz obszarowy. Ups, ślicznie, pięknie. GG, proszę bardzo, bez straty praktycznie. Ona to troszkę obrywała, lecimy dalej. Mało golda. Dobrze. Nie, dobrze, to mi się nie podoba. Okej, okay, oni mają surprised. Okej, okay, w porządku. Blight. To po prostu bije. Blight, spróbujmy na tego nałożyć. Pięknie, crit za 7. Resist. Niedobrze. Okej, okay, lecimy sobie tutaj pierwszych trzech. Ups, 3-3-5. Ślicznie, akurat zależy mi na tym, żeby ten ostatni najwięcej obrywał. Można by było walnąć tak. Ale tylko na pierwsze. To mnie bardziej interesuje pozycja trzecia, czwarta. No, ona w ogóle się leczy cała może. Dobra, to lecimy tak. 1-1. Strasznie słabo to bije. Muszę chyba to zapamiętać, bo wtedy też walnęła tylko za 1-1. Zmisowali. Dobra, trudno. Ale oni są zaraz, ale to stanuje. To słabo bije, ale stanuje. To jest całkiem istotne, muszę przyznać. Gdzie mnie won? Będziemy tutaj bić. Okej, dobra, strzelaj. Pięknie, ślicznie. Nie wiem, czy jak oni są z przodu, to przypadkiem nie jest na tyle fajnie, że nie wiem, czy oni strzelać mogą bądź nie. Niedobrze. Ale jest buffik. Okej, dobra, to lecimy z tym. Dodge. Średnio, niedobrze. Debuff. Czemu debuff? Pewnie jakiś tam. No i pięknie, ślicznie. Ślicznie, to jest nasz Runville. Nieważne, 1003. No i w końcu jakiegoś golda sensownego mamy, otwieraj. Okej, okay. Buffik jakiś fajny buffik. Coś dostałeś? Dodge. Protection points, bardzo fajnie. Uniki zawsze spoko. Ochrona też. Okej, okay, weźmy sakiewkę. O, zawsze lepiej z tego golda niż w ogóle, prawda? Ślicznie. Zawsze dodatkowy gold. Kurde, bo tak przerąbaliśmy z tym goldem na początku. Za dużo wydałem na to ulepszenie tam, bo chciałem koniecznie. Chociaż z drugiej strony niby za dużo na. Pięknie! Niby za dużo na ulepszenie, ale jednak. Ale ślicznie. O kurde. Ale aż im stres zszedł. No ale mogliśmy zostawić Reynolda, prawda, w tym. W opactwie. No, a w sumie. Coś za coś, prawda? Okej. Myślę, że to będzie niezłe, jak was zastanujemy. Bardzo dobre, świetne. Kona debuffa. Za każdym razem widzę, jak stanuje, albo. No właśnie, kiedy ona dostaje debuffa? Bo ona równie dobrze, jak uderzyła tym ostatnim, a w zasadzie, jak nie trafiła tym ostatnim, to debuffa dostała. To jeszcze fajnie bije. Nie wiem, dlaczego nie ma. A, bo na drugi tylko. Okej, okay, dobra. Strzelaj. A, ona w ogóle naprawdę? No okej, okay, dobra. Ale lipo, słuchajcie, nie widziałem nawet. Dobra, ups, pięknie. Za 8. Ślicznie. 1300 gold. No, świetnie. Świetnie. Widzę, nam troszkę pochodnia schodzi, ale póki nam tak dobrze idzie. Scouting. A, super. Czyli jak jesteśmy w takim pomieszczeniu, jakby w tej takiej. W takim, no. Co to jest? Kapliczka? Takiej kaplicy, to nam skautuje dookoła. I to oczywiście zjedzmy. Zjedzmy. Przygasa. O kurde, nie zauważy. A nie. Dobra. Przygasa nam troszkę pochodnia, ale coś. Damage, świetnie, ale super. Ale chciałbym więcej golda troszkę mieć. Także nie bardzo chce mi się ją jeszcze odkopywać, powiedzmy. Ojej, to jest źle. Tu jest źle. Za 4, niedobrze. A my healera żadnego nie ma. Dobra, w ciebie i obyś
Resist. Niedobrze. A to wejdzie, no właśnie. Dlaczego u mnie nie wchodzą resisty? Dodge. Ślicznie. Przynajmniej dodge. Pięknie, 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 pięknie. Ups. Pięknie za 8. I to akurat tego za 8. Ślicznie. Strzelaj i oby za jakoś ładnie. Dobra, może być, może być, może być. Nie jest źle, nie jest źle. Ma jakieś obszarowy, ma. Łup i jeszcze stan pójdzie. Bardzo ładnie. Szkoda, że tamtych nie mogę dwóch zestanować. Ale okej, okay, okej, okay, nie jest źle, słuchajcie. Nie jest źle jeszcze. Jest to już trzecie z sześciu. W sumie jeszcze sporo przed nami, ale za dwa oby blitz się nałożył. Resist, kurde. On ma całkowity resist? Resist? Nie zauważyłem, nie zauważyłem jeszcze raz. Blight. A to tam Blight, nie Blit chyba, nie? To Blight ma tylko 25, to nie może krwać. No to nie wiem o co chodzi. Dobra, strzelaj. Pięknie, ślicznie. O, ale to był, ale to była moc. To była moc, słuchajcie, to była moc. A self, rzeczywiście. Stan, ale self minus 20% damage i 15% dodge. Okej. Okay. A czy ona coś ma fajnego, co jej na przykład self? Tylko pierwszy spell jej nie zawiera. Ale dobra, ale ja myślę, że jak zastanujemy ich, to powinniśmy ich dorąbać już resztą. Ten powie... niedobrze. Myślałem, że on już skończy. I dobra. Blight, no właśnie, Blight. On ma... Blight ma tylko 25% resistę. I to jak to możliwe, że ja dwa razy go zaatakowałem? Jeszcze raz spróbujmy. A on dwa razy miał... No! O, no, on dwa razy miał resista przed tym Blightem, no to mnie po prostu, to mnie mocno zastanawia. Ślicznie, pięknie. I on chyba z pierwszej pozycji, nie wiem czy może strzelać czy nie, dobij go. Pięknie, GG, poszli dalej. Oczywiście take all. Dobra, mamy troszkę golda, nie tyle ile bym chciał, ale dobra, zerknij, the consist. Ślicznie, w ogóle zobacz. Okej. Jakiś champion, który ma dużo tych stanów, jakichś innych rzeczy. On nie. Ona ma stan na pewno. Tu ma jakiś... Tu ma bleed. Ale i ona ma. I ona w zasadzie cały czas tego używa, prawda? Ona sobie stoi z tyłu. On nie. Ona. Myślę, że dla niej chyba damy tutaj tego trinket. Occultists. Only. No, świetnie, żadnego nie mam, prawda? Dobrze myślę, bo to chyba tu musi być napisane, nie? Że to Crusader, Highwayman i tak dalej. Co? No dobra, no to lecimy, to przynajmniej widzę, że sporo golda z tego będzie. To mimo wszystko również bardzo fajnie, lecimy, otwieramy wazę. Ups. Infected by the ashes. No, to troszkę średnio bym powiedział. Dobra, zjedz jakieś 2T. Naprawdę nie kupiłem więcej jedzenia? A, oni wtedy zjedli, okej. Okej, okay. A zjedz sobie 3. Lecimy dalej. Lecimy dalej. I co? I tutaj łup. No właśnie, wiedziałem. To jest Spitter i Magoty. O, niedobrze, mamy Surprised i poprzestawiało nam troszkę. Bardzo średnio bym powiedział. Czy Blighta? On ma jakiś Blight Resist? 25. I patrzcie, rzucę i będzie miał Resista. Creep! O kurde, ale pięknie. O, ale ślicznie, no, jestem pod wrażeniem. Persji, naprawdę. Może to jej tak dało fajnie resist. Ślicznie, że właśnie się przestawiła, nie? Ale nie możemy takiej na stałe zostawić. Na stałe nie możemy. No nic, szkoda, że nie mamy żadnego healera. Ty, no niestety, musisz się pozamieniać. Powoli musisz przejść troszkę bliżej. Knockback. To nie ma znaczenia. Totalnie nie ma znaczenia, to ty też się przestaw. Okej, okay, to już... Ty za to możesz ich zestanować. No i tak zrób. Tak zrób, bo musimy się poprzestawiać troszkę. Debuffa dostała. Ale to nic, ale to nic. Resista mieli, serio? A stan resist 100%. Boże, nie zauważyłem tego. Ale możemy ich walnąć teraz, okej. Okay. Strzelaj, pięknie, dobra. To jeden został. Jeden został. Ty, koleżanko, nie możesz nic, to spauzuj. Za to ty możesz dobić. No właśnie, pięknie. Pięknie, ślicznie te call. O, golda za dużo nie ma. Okej, okay, ty się zamień tutaj z naszym highwaymanem. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Czy co? Kogoś by tu uleczyć? Może trochę. Ciebie za dwa może. Ciebie za jeden. Okej, okay. I otwieramy. Sprawdźmy co tu jest. The knowledge changes the hero.
Boję się, Curious. Niedobrze. Niedobrze, średnio. Już takie nam debuffy się powoli trafiają. Gdybyśmy chcieli. Niedobrze. Nie dość, że surprise, to jeszcze oni. Bardzo niedobrze. Za 8. Kiepsko. Bardzo rozważam, czy... Blight, Resist 20. Okej, okay, spoczyn. Rozważam, czy nie przez... Blight, super. Czy pochodni nie wziąć, ale jeszcze spróbujmy. Jeszcze spróbujmy, jeszcze nie panikujmy. Ona może kill bleed base 100%, ale to self wszystko, nie? Albo może się zamienić. Zamień się. Po prostu się zamień, okej. Okay. Kurde, dobrze celują w to. Na cholerę jasne. Się zawzięli na nią. Nie. Ja nie zezwalam na to jakieś te... Na jakieś śmierci tutaj, nie ma mowy nawet. A kurde, miałem pochodnie wziąć. Oby moi. Nie. Nie, Death Door. Nie więcej. Dobra. Nie zabijajcie mi mojej, kurde, tutaj Amazonki, czy jak zwał. Pochodnie. Nie mogę stracić, nie chcę stracić ich tutaj. Blight, dobra, tyle dobrze, że Blight. Kurde, a kiedy ona chce ją uleczyć? Ślicznie trzech naraz, okej. Okay. Okej, okay, nie jest źle, to... Okej, okay, a ile by mi zadało... Dobra, 13, ładnie, bardzo ładnie. I ty co zrobisz? Ty zjesz. Nie możesz zjeść. Nie możesz iść do tyłu. To nie, to spozujesz z nadzieją, że nie zaatakuje. Dobra. I ty nie możesz nic zrobić. Średnio. Dobra, wykończ go. Ślicznie. Ślicznie. Dobra, super. Co to jest? Plus 1 crit? Ale speed mniejszy. Całkiem spoko bym powiedział. Całkiem spoko. Quest complete, bo mieliśmy tylko 90% zeksplorować. No i teraz pytanie, czy ok, z racji na to, czy sobie już darujemy, czy podleczymy ją troszkę i pójdziemy dalej. Ok, zjedz wszystko. Ile masz teraz? 6. Ryzykujemy? Kto nie ryzykuje, ten nie ma. Dobra, lecimy dalej. Tak czy inaczej lecimy dalej, zobaczymy. Plus 1 crit. Ty możesz mieć crity, bo tobie się przydadzą crity. Pazerny na kasę jestem, no troszkę jestem pazerny na hajs. Zobaczmy. Czy mam łopatę? Mam łopatę. Tak. Okej, podpalmy latarnię. Aha, okej, spoko. Ale nam stres narzucili. Nie trzeba było rozkopywać, no nic, dobra. Rozpalmy tutaj ten. Idźmy dalej, spróbujmy jeszcze z kimś. Chociaż... nie, dobra. Starf. Dobra, skoro starf, to... We should run. Okej, nie, dobrze. Słuchajcie, moi drodzy, zakończymy, bo ja naprawdę nie chcę ich stracić, bo to są naprawdę... Mocni zawodnicy, tylko healera brakuje. Brakuje tylko healera, a już widzę, że naprawdę go zbieraliśmy bardzo ładnie. Bo... tak, dobrze liczę? Ponad 8000. Okej. Okay. Naprawdę bardzo spoko, bardzo fajnie. Wszyscy na pierwszy level, super. Super. O to będzie trzeba wyleczyć. Co ona tu jeszcze dostała? Nie dobrze. Niedobrze, sporo na minus nam poszło. Poszła nam sporo na minus. No ale nic, trudno, okej, w porządku, niech będzie. Tu fajnie, widzę 55 stresu zredukowane, tu 65, 69, 67. Sanitarium is now unlocked. To jest chyba miejsce, w którym możemy leczyć... Tak. Bardzo fajnie, możemy leczyć właśnie jakieś takie negatywne efekty, prawda? Na przykład... Oto.
W sensie thin blooded. Okej, okay, no i myślę, że to może nawet byłoby nie głupie. Ona strasznie zestresowana jest. Najpierw może jej udamy właśnie, żeby się troszkę odstresowała, co? Pójdź tutaj. Nie będziesz nikomu miejsca zabierać. Dobrze, i teraz tak, żeby nie przedobrzyć. Dismas już mógłby iść na kolejną walkę. To tego możemy oddać. Tego możemy oddać na przykład tutaj. No dobra, ale to nas wszystko sporo będzie kosztowało, tak patrzę. Dobra, 1500, 1000. Okej, okay. I myślę, że tak zostawimy już, bo troszkę nie stać mnie, żeby niestety jeszcze, żeby na więcej, to pójdę tak raz, dwa, trzy. Aha, standardowy team pójdzie, ten jako pierwszy, który chodził. Okej, okay, super, jakieś trinkety mamy? Mamy, ale dla okultysty. A to po co mi to, skoro to... Aha, bo to minus 100% food consumed. Więc obrazem starving, ale i maksymalnego hapsa zabiera. Muszę, a to plug doctor. Aha, kontuzja. Ale 8% mniej heal dostaje, czyli że tak powiem. Blight skills. A czy on ma jakieś blight skille, jakieś fajne? Pokażcie mi. To jest blight? Ha, tylko jeden skill na blight. Nie wiem, czy dawać mu trinket, jeżeli. Zabierze mu troszkę jakby otrzymywanie jego zdrowia. Chociaż... Co to daje? Aha. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy jak z tym trinketem. Najwyżej go zdejmę w trakcie. It's too much. My head swims. Dasz radę, spokojnie. Masz sporo stresu wyleczonego. Okej, dobrze. No tak więc myślę, że następny dungeon w kolejnym odcinku. Poszło nam dzisiaj naprawdę, naprawdę super. No... Ci nowi wojownicy, nowi bohaterowie, których zdobyliśmy. O, tu fajnie, mamy już kolejnych. Ci nowi bohaterowie, których zdobyliśmy, no, okazali się naprawdę świetni. Nasza Percy, która naprawdę, no, zaskoczyła mnie. No i przede wszystkim nasza tutaj Neuville. Również bardzo fajnie się sprawuje. Miło też było zobaczyć, że nasze Runville i Meminot... Tak, tak, ale Boże, te nazwy to są po prostu genialne, że i również oni dają radę. Tak więc super, super, mamy już całkiem niezłą ekipę. Także ja wam bardzo dziękuję za to, że oglądaliście. Słyszymy się już w kolejnym odcinku Don't Starve. Nie, w Don't Starve też. Ale słyszymy się w kolejnym odcinku Darkest Dungeon. Dzięki wam bardzo, na razie, hej.